Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przede wszystkim piszcie, co u was, jak się macie. Dzisiaj taki vlog ze mną, wyskoczymy na miasto, trochę mam obowiązków w domu oczywiście. No ale na początku chciałbym was jeszcze zapytać się, co sądzicie o tych płatnych bramkach Etol, bo z tego co tam posłuchałem trochę, to nie jest to takie ułatwienie, bo i słyszałem, że aplikacja czasami zawodzi, a żeby zapłacić za przejazd przez jakąś bramkę, to trzeba gdzieś tam na jakiś Orlen zjechać, że to niby na Orlenach idzie wykupić taki bilecik. Nie wiem dokładnie, nie jadę teraz do Polski, więc na przyszłość pytam was, co o tym sądzicie, jak to wygląda, więc piszcie. Tymczasem lecimy na dwór. Yo! Ale tak, moi drodzy, najpierw spacerek z pieskiem. Zobaczcie, jak pięknie tu wygląda. Słoneczko już jest wysoko, ale wszystko jest zamarznięte. Ładny przymrozek dzisiaj chycił. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jak diamenciki normalnie. Mógłby już spaść w końcu śnieg. Na święta zawsze jednak to jest inaczej, jak ten śnieg leży. No a teraz zaraz zawijam na chatę, coś zjeść, a potem gdzieś na miasto. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tak, jak widzicie, dzisiaj na śniadanko wjeżdża jajeczniczka na boczku. Z rana wchodzi jak śmietana, wam powiem. Warto coś sobie rano opędzlować, zanim zacznie się dzień. Dobra, to ja chytam się za jedzonko, a potem śmigam gdzieś na miasto. No i tak, moi drodzy, jak widać, jestem na deptaku, jest pusto, sklepy są niby pootwierane, ale do środka nie wolno się dostać, więc jak ktoś nie ma prezentu, to już ma lipę. Oczywiście można zakupy zrobić, ale to trzeba albo przez niektóre sklepy, przez Click and Collect mają, można sobie zamówić, przyjść, tak jak widać, są karteczki gdzieniegdzie, żeby zadzwonić, się umówić. Oprócz tego można w niektórych sklepach przez WhatsAppa, ale ogólnie nie można się nigdzie niestety wbić. Ja sobie zamówiłem bułeczkę z pastą jajeczną, spadam na chatę, no i tam sobie coś zjem, coś porobię, bo tu naprawdę nie ma co robić. Oczywiście są sklepy te z chemią pootwierane, ale nic tam oczywiście ciekawego nie ma, jak wiecie. Zobaczcie, jak pusto. To jest tu, gdzie ostatnio było lodowisko. Wszystkie bary, wszystko pozamykane. Zobaczcie, jakby wszystko umarło. Jedynie lumpie się obstały. Idę sobie jedną wszamnąć i zawijam na chatę. Zobaczcie, jak łyso. No Lipton, moi drodzy, Lipton. A pizi? No i tak jak mówiłem, bez lumpi to się nie obejdzie. Na dworze bardzo zimno, więc warto zjeść coś ciepłego. Z ostrym sosem, a drugi mam z takim papryczkowym, delikatnym. Dobra, szamie to i jadę na chatę. No i tak, jestem już w domu. Zaraz wam pokażę, co kupiłem. Oczywiście steki muszą być, nie inaczej. Do tego dwie pizze cebulowe. Oczywiście dla Zośki coś do jedzenia. Sos pieprzowy będzie do tych steków. Do tego kupiłem sobie dzisiaj takie serniczki. Zaraz sobie z kawusią zrobię, ale zanim to zjem, to jeszcze zabiorę się za tą bułeczkę, co kupiłem. No zacnie wygląda. Aż mi już ślinka leci. Jeszcze na wieczór kupiłem sobie, nie wiem czy lubicie, ale lubię od czasu sobie tatar zjeść. I tu sobie kupiłem właśnie tatar, już jest cebulka naszkowana. Potem tego sobie jajko tylko wbiję, żółtko oczywiście, i go wszamam. A reszta to oczywiście dla pieska. Jakieś przysmaczki, nie przysmaczki, sticzki. To święta jej się też coś należy, nie? No i oczywiście znowu zabawkę. A niech ma dziad mały. Dobra, to ja zaraz sobie coś wszamam, a potem chytam się za czyszczenie akwarium, moi drodzy. No i jestem z powrotem. Zaczynamy bawić się z tym akwarium. Zobaczcie, ostatnio wspominałem, że będę musiał kupić coś większego. Ale to dlatego, że mam naprawdę dużo już. Nakupowałem takich różnych ozdób. I nie wszystko oczywiście mogę wykorzystać. Dlatego zastanawiam się nad tym większym. Do tego za chwilę przetransportujemy rybki. Takie kamyczki im dzisiaj wrzucę. Tymczasem widzicie, wygląda tak.
więc wymaga już czyszczenia. A potem wam pokażę efekt końcowy, bo oczywiście trochę mi przy tym zejdzie. Dobra, ja się za to zabieram, a widzimy się później. Elo! I tu proszę, rybki wyłowione. Na razie sobie czekają na nowe miejsce. O, jak pływają gadziny. A tu jest glucik. Dobra, zabieram się dalej. No i tak, jak widać, już szaro na dworze, ale akwarium już jest ogarnięte. A wygląda to tak, moi drodzy. Rybki żyją, miewają się nieźle. Teraz przy tej czystej wodzie znowu będą oko cieszyć. No elegancko to wygląda. Wiadomo, woda odstana była, wszystko poczyszczone, nowe filtry. Więc teraz długo nie będę przy tym nic robił. Dobra, to idę dalej coś działać. No i tak, zobaczcie, nałożyłem sobie już tego tatara. Wygląda on tak. Powiem wam, że już sobie go trochę skosztowałem. Jest naprawdę dobrze przyprawiony. Zaraz się za niego zabiorę, bo już normalnie chodził za mną już od dawna, wam powiem. Nie wiem, jak wy tam lubicie, ja na przykład lubię czas sobie trochę tatarów zjeść. Oczywiście odczuwamy, że już święta. Dzisiaj wracając też zajrzałem do skrzynki na listy. Zobaczcie, mam same kartki od sąsiadów. Powiem wam, niektórzy to się naprawdę aż dość sporo rozpisali. Miło, naprawdę miło z ich strony. Nie powiem też, niektórym sąsiadom tam wrzuciłem kartki, bo w zeszłym roku też dostaliśmy. Zresztą był nawet film nakręcony, też tam dostałem nawet z ciastkami, więc musiałem w tym roku jakoś się oddzięczyć, więc im też zaniosłem. Ale widzę, że wysyłają też inni sąsiedzi. Nic, bardzo miłe to jest. Wiadomo, już mamy za chwilę święta. Więc powoli kartki będą przychodzić. Ja już też dom mam wszystko ustrojone. Miałem zamiar jeszcze dzisiaj coś porobić, ale już dzisiaj nic nie będę kompletnie robił. Choineczka się świeci, jedna i druga. W kominku napalone, można powiedzieć. No, ja dzisiaj myślę, że jeszcze sobie trochę pooglądam Top Gear. A później może sobie odpalę Xboxa i w jakiegoś Residenta pyknę albo w coś takiego. Ale najpierw zabiorę się za ten tatar. No nic, moi drodzy, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Ja się zabieram za jedzenie. Trzymajcie się i do następnego. Yo, 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 yo.